dzisiejsza sztafeta nazywa się ekosztafetą i jest tak pomyślana, że zamiast pałeczki będą sobie zespoły przekazywały marchewkę. No i przede wszystkim chcemy zadbać o sprawność fizyczną po całym ciężkim roku nauki. Przygotowaliśmy dla najlepszych właśnie jako UAM sztafetę 10x400 tutaj na obiektach naszych. Stadion lekkoatletyczny, piękny, nowy, nic z tego korzystać. Jesteśmy bardzo zachwyceni, że nam się udało w ogóle przebiec i zająć pierwsze miejsce tutaj. To było dla nas wielkie zadanie, któremu sprostałyśmy na szczęście, chociaż walczyliśmy przeciwko jedynie męskiej drużynie. To jest dobry sposób na poznanie tutaj szkoły przyszłej, być może dla niektórych z nas. Stadion też jest bardzo fajny, bieżnia też superanska, można powiedzieć. Jest dla nas bardzo ważne, żeby każdy młody człowiek, który chciałby sobie znaleźć tutaj swoją własną ścieżkę, mógł się odnaleźć na uniwersytecie. Pracujemy z władzami nad wprowadzeniem kariery dwutorowej, aby sportowcy na uczelni mogli rozwijać się równocześnie sportowo, ale również, żeby nie straciło to na jakości naukowej.